Obecnie znajdujemy się na terenie starej kopalni w Wałbrzychu. Tutaj nasi uczniowie przychodzą na tańce. Stara kopalnia to miejsce kultury i rozrywki w Wałbrzychu, gdzie można dowiedzieć się więcej o historii miasta oraz o kulturze tego regionu. Misją Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury jest przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wychowanie przez sztukę oraz organizacja czasu wolnego i promocja miasta poprzez kulturę. W tym momencie znajdujemy się przy krakowskich strojach ludowych, których używamy do występów na scenie. Zawsze jak przychodzimy do starej kopalni na próby, oglądamy różne materiały historyczne. Tak wygląda strój galowy prawdziwego wałbrzyckiego górnika, a tak jego żony. Zajęcia taneczne prowadzi z nami pani Sylwia Sałamaj, która jest doskonałym instruktorem nauki tańca ludowego. Jak chłopaki wracają z treningów, da się zauważyć, że podczas tańców dostają niezły wycisk. Spotykamy się dwa razy w tygodniu. Raz w tygodniu jeździ grupa początkująca, natomiast dwa razy grupa zaawansowana. Młodzież z naszego ośrodka przyjeżdża tutaj nie tylko uczyć się tańca, ale także uczyć się gimnastyki, integrować się z zespołem. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Będzie raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Okay? Zatrzymujemy dach. Thank you.
miasta przynosi efekty. W ubiegłym roku braliśmy udział w jubileuszu 60-lecia zespołu. Materiał można obejrzeć pod linkiem zamieszczonym na końcu naszego filmu. Czasami ludzie postrzegają nas bardzo stereotypowo, jak młodych przestępców. Ośrodek nie jest wyrokiem, to tylko etap w naszym życiu, który pomaga nam je uporządkować, m.in. poprzez edukację kulturalną w takich miejscach jak Stara Kopalnia.